cudem przychodzi od Pana. Kto stworzył niebo i ziemię, poszedł te oczy górą. Stąd, że nadejdzie ratunek, ratunek przychodzi od Pana. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze jest to, bity jest ostatni. W przyszłą niedzielę już nie będziemy w tym miejscu. Tematem spotkania jest Kościół. Będziemy zapraszali do kontynuacji tych spotkań. I już teraz mówię wszystkim, zaczynając, jeszcze powtórzymy to na koniec, że będziemy kontynuować te spotkania już nie na ulicy, tylko w sali w Kościele. Pierwsze spotkanie jest we wtorek 19:30, w najbliższy wtorek, czyli to jest jaki dzień? 7 maja 19:30. Dla wszystkich, którzy by chcieli kontynuować, chcieliby dalej słuchać, chcieliby wchodzić do kościoła, dzisiaj o tym będzie. Na tym plakacie. Pytaliśmy także, kim jest Bóg dla Ciebie, kim Ty jesteś, jaki sens ma życie. I dzisiaj chcemy kończyć mówiąc, jaka jest odpowiedź na wszystkie nasze trudności, wszystkie nasze cierpienia, także nasze grzechy, że Kościół jest pewną odpowiedzią i chcemy zacząć słuchając ludzi, którzy mamy nadzieję trochę dawno świadectwo tego, że Kościół jest żywy, młody, że działa,
że jest prawdziwy. Chcemy troszeczkę słuchać, zaczniemy od... A dziś jakiś strach mnie ogarnął, ale przypomniałam sobie, że dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby mówić o Kościele. I to mi bardzo pomogło, bo ja mam co powiedzieć o Kościele. Na ileś lat ja z Kościoła odeszłam, bo nie widziałam w Kościele żadnego sensu. Właściwie nie wiedziałam, po co w niedzielę chodzę na tą mszę, na której stoję, czegoś słucham, co do mnie nie dociera. Później ksiądz coś opowiada, też nie za bardzo wiem o tym. No i nie widziałam tam niczego. Dzisiaj wiem, że po prostu nie potrafiłam zobaczyć Jezusa Chrystusa. I pewnie jakoś tak, jak to sporo ludzi doświadcza. Jeszcze przyjęłam sakrament bierzmowania, a potem przestałam się pokazywać w Kościele. Ale wiem, że ten sakrament, który przyjęłam, i chrzest przede wszystkim, do którego zanieśli mnie moi rodzice, dał mi to miejsce w Kościele. I to doświadczenie odejścia też i później wracania do Kościoła dało mi jedną pewność, że nie jest tak, jak czasem ja może myślałam, może wielu z was tam gdzieś myśli, że po co ten kościół, po co chodzić do tego ponurego budynku, Pan Bóg jest wszędzie, można się na łące pomodlić. No, zgodzę się, że można się pomodlić na łące, ale ja z całym przekonaniem powiem, że spotkać Jezusa Chrystusa można tylko w Kościele. I te słowa, których kiedyś nie rozumiałam, że Chrystus jest głową, a Kościół jakimś ciałem, dla mnie stały się bardzo namacalne, bo kiedy już zaczęłam wracać do Kościoła, dzięki takiej małej wspólnocie, która mnie ten Kościół wprowadza, która mi tłumaczy, co tam się dzieje, która daje mi słuchać Słowa Bożego, dzięki czemu ja ten Kościół naprawdę zaczęłam poznawać, że to jest coś pięknego, że to jest moja matka, że to jest miejsce, gdzie w każdej chwili życia mam pełną akceptację, gdzie zawsze mogę prosić o przebaczenie, gdzie też to przebaczenie dostaję od Jezusa Chrystusa. Pan Bóg w Kościele ma te ręce, które mogą się podnieść, objąć. No, w Kościele, w innych ludziach objawia się Jezus Chrystus, kiedy mówi, że Bóg Cię kocha w każdej chwili. I ja to mogłam słyszeć. Maria, ja ta góra, a ty nas wspomina. Jestem na czwartym roku w seminarium misyjnym Redemptoris Mater.
Ale nie zawsze tak, bo nie urodziłem się seminarzystą. Wychowałem się tutaj na Ursynowie, w parafii obok. I mogę powiedzieć, że miałem bardzo trudne dzieciństwo. Po ludzku rzecz ujmując, dużo cierpiałem. Bo w domu były kłótnie, awantury, wszystkie konflikty. A ja bardzo to przeżywałem. Czułem się temu winny. Miałem dużo kompleksów. Patrzyłem na moich przyjaciół, którzy wydawało mi się, że mają normalne życie. I miałem pretensje do Pana Boga. Dlaczego akurat mnie to spotkało? Słyszałem w kościele, że Pan Bóg jest dobry, że mnie kocha. Ale ja byłem głęboko smutny, bo nie doświadczałem tej miłości. Nie doświadczałem tego ciepła w domu. Wydawało mi się, że Pan Bóg jest tak jak mój ojciec, który tylko czeka, aż zrobię coś złego, żeby mnie ukarać. I żyłem w lęku, żyłem w strachu przed Panem Bogiem, można powiedzieć. Tak samo bałem się mojego ojca. Obwiniałem go za wszystkie nieszczęścia, które miałem w życiu. I Bóg tak chciał, że jednego dnia usłyszałem w kościele bardzo jasną obietnicę dla mnie, która myślę była opatrznościowa, bo dzięki niej ja dzisiaj mogę o tym mówić. Mogę mówić o tym, że usłyszałem obietnicę, że Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić życie z tej śmierci, w której ja tkwię. Tylko tyle pamiętam. To jest jedyna rzecz, której się uchwyciłem. Że Pan Bóg jest do tego zdolny. I musiało upłynąć wiele czasu, żeby mógł się o tym przekonać. Ponieważ ja widziałem, że nie jestem w stanie kochać mojego ojca. Nie jestem w stanie przebaczyć mu. Nie jestem w stanie z nim żyć. A to, że dzisiaj stoję, że mogę o tym mówić, to dlatego, bo jestem świadkiem tego zmartwychwstania, które się dokonało w moim życiu. To znaczy, na początku zobaczyłem, że wcale nie jestem lepszy od mojego ojca. Że jestem gotowy, nie tylko gotowy, że popełniałem te same grzechy, które on, nawet jeszcze gorsze. Z premedytacją, mając pewne doświadczenia Pana Boga, odrzucałem go. Mówiłem, że mnie to w ogóle nie interesuje, że ja chcę moje życie robić po swojemu. Chcę żyć tak, jak przyjęcie ma moje życie. I wtedy znowu przychodziło do mnie to przepowiadanie, które mówiło, docierało do mnie to, że Pan Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. Że nie oczekuje, że ja bym doskonały. I znowu to było opatrznościowe, bo mogłem w to wierzyć. Mogłem wierzyć w to, że Pan Bóg mnie kocha. Mogłem tego doświadczyć w sakramencie pojednania, kiedy zostały przebaczone wszystkie moje grzechy. Kiedy naprawdę odczułem, że Pan Bóg mnie głęboko kocha, że mnie nie potępia. Że chcę, żebym był Jego dzieckiem. I dzięki temu doświadczeniu, dzięki tej darmowej miłości, z którą się spotkałem, od strony Kościoła, poprzez sakrament pojednania, widziałem, że to mnie uzdolniło do tego, żeby prosić o przebaczenie mojego ojca. Za wszystkie sądy, które miałem wobec niego, za wszystkie winy, za wszystkie nieposłuszeństwa, tą nienawiść, którą gdzieś głęboko nosiłem w sobie. I widziałem, że dokonał się cud. To był prawdziwy cud zmartwychwstania, który nie był jakiś wyrazem mojej siły, mojej mocy. Bo ja nie byłem zdolny mu przebaczyć. Nie byłem zdolny się z nim jednać. A widziałem też, że Pan Bóg dawał mi tą łaskę, żebym mógł przebaczyć. Że mogłem... możemy normalnie dzisiaj rozmawiać. Nie ma tego jadu, który niszczył całe moje życie, który zatruwał. Mogę mówić, że naprawdę doświadczyłem tego wyzwolenia. Że moc Chrystusa okazała się mocniejsza od moich grzechów. I potem miłość. Dlatego widzę, że Kościół w swojej dobroci, pełen miłosierdzia, jako dobra matka, przygotował dla mnie rzecz cudowną. Daje mi małą wspólnotę, w której ja mogę otrzymywać wiarę. To znaczy, naprawdę mogę czuć się kochany takim, jakim jestem. Gdzie mogę otrzymywać prawdę. Gdzie słyszę prawdę o moim życiu. Ale nie jest to prawda, która mnie zabija. Jest to prawda, którą mogę przyjmować. I widzę naprawdę, że Pan Bóg cudownie stworzył moje życie, że to miejsce, które ja przeklinałem, ten krzyż mojego życia, stał się miejscem, na którym ja dzisiaj mogę się opierać. Mogę też mówić o tej miłości innym. Byłem wysłany do Kazachstanu na misję, by tam przypowiadać dobrą nowinę. I naprawdę mogę mówić, że to nie było też moją mocą, bo ja jestem człowiekiem bojaźliwym. Nie lubię się wystawiać. Nie lubię, żeby ktoś mógł się ze mnie naśmiewać. Ale widziałem, że to było kolejne doświadczenie, kolejny znak potwierdzenia od Pana Boga, że On mnie woła do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby mówić w Kościele dobrą nowinę, że to jest najważniejsza misja Kościoła, przepowiadać Boże zbawienie. I dlatego ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to powołanie, które mi daje. Jestem wdzięczny za Kościół,
którym też znalazło się miejsce dla mnie. Po lewej stronie, frontem do kościoła, jak się jest, powiadają, jeżeli ktoś by chciał przystąpić do spowiedzi, zapraszamy, a teraz śpiewamy i potem będzie następny. Zobaczcie, jak jest piękna, prostujcie, jak jest słodka, i Boże Święty, brać mi. Zobaczcie, jak jest pięknie, prostujcie, jak jest słodko, i bracia są razem. Uciekam do jego błogosławieństwa. Oddam na pan ucieka. Ej, jesteś zobaczcie, jak jest piękna, zobaczcie, jak jest słodka, miłość pięknie znajdzi. Zobaczcie, jak jest pięknie, zobaczcie, jak jest słodko, bracia są razem. Bo tam Pan nam daje jakiegoś sensu, który jest za tym, co się dzieje. I wtedy spotkałem się z osobą, która powiedziała mi, że jest takie miejsce, gdzie ludzie mówią szczerze o sobie, mówią szczerze o swoich problemach w kościele. I ja poszedłem na katechezy i jedno, co dały mi te katechezy, to było to, że ten krzyż, to cierpienie, które stało się udziałem mojej rodziny, że to się na tym życie nie kończy, że za tym wszystkim jest Bóg, który ma plan miłości wobec mojego życia, bo największym bezsensem, tym, co powoduje, że człowiek umiera, że nie chce mu się żyć, jest to brak miłości, brak sensu, bo ta miłość nadaje sens życiu. I wszedłem na tę drogę, tam spotkałem moją żonę, z którą mamy 4 dzieci. Też nie było łatwo, bo ja byłem egoistą, który myślał tylko o sobie, o swoim własnym szczęściu. Jeszcze może uzupełnię, że chodząc na drogę też miałem ten moment, że nie wiedziałem, czy wejść to, czy nie wejść. I bo katechista wtedy, rozmawiałem z katechistą, on powiedział do mnie, ty musisz teraz robić tak jak Abraham, musisz Bogu zaufać, powierzyć Mu swoje życie i wtedy doświadczysz, że rzeczywiście Bóg prowadzi, że Bóg wypełni swoje obietnice. Ja się tego uchwyciłem. Przyszło małżeństwo, gdzie właśnie przeszkodą, żeby to małżeństwo mogło się realizować, to był mój egoizm, który mało nie doprowadził do tego, że to małżeństwo mogło się rozpaść. Ja też, tym problemem było to, że ja miałem pewne oczekiwania od żony, że ona ma być taka i taka. I zrozumiałem, że to jest rzecz bez sensu, że od tego nie zależy moje życie, moje szczęście, że żona się zmieni, że ona ma się zmienić. To problem polega na tym, że ja mam ją akceptować, mam ją kochać. Pan Bóg pozwolił, że trzymaliśmy się tej drogi, że modliliśmy się razem i teraz jesteśmy w jedności. I jeszcze mogę powiedzieć, że samo wejście w to małżeństwo było też cudem Bożym, bo ja widząc małżeństwo moich rodziców, które się rozpadło, bałem się być małżeństwem. I rzeczywiście potrzeba było łaski Bożej, trzeba było doświadczenia Jego miłości,
żebym ja jakoś zaufał, że on będzie to wszystko prowadził.